Facebooku. Lecimy. Dobry wieczór. Witamy Was serdecznie. Ja może przerzucę Michał na większe okno, bo żebyśmy go lepiej zobaczyli. Dzień dobry, witam. Już większe jest z nami. Powiedzcie nam, czy nas słychać, czy nas widać. Ja sobie wyciszam, bo tu nagle... O, mój szkolny Facebook się odezwał na tym. Widać, słychać mi i mi zaczęło pykać. Ja się zapytam, czy ktoś od razu wie, jak w nowym Facebooku wyciszyć konwersację, bo w starym to była taka ikonka, trybiki można było wyciszyć. No dobra, słuchajcie, nadajemy także na żywo na Facebooku, o czym Michał dokładnie wie. Natomiast chciałbym zacząć od przedstawienia naszego gościa. Dziś gość z południa. To takie można powiedzieć, prawda? Tereny dzikie, płynące chmielem i różnego rodzaju pszenicą, zbożem. Pochodzi stamtąd najbardziej znany w Polsce makaron, czyli Lubella. Oraz jedno z lepszych piw, czyli Perła. Zgadniecie skąd? Osoba, która zgadnie, wygrywa nagrodę. Michał później wymyśli jaka, ale dobra. Brawo. Bardzo dobrze, Anna, wygrałaś nagrodę, Michał zrealizuje po webinarze. Natomiast słuchajcie, witamy Was bardzo z Michałem Wróblem, człowiekiem, którego poznałem notabene w Lublinie i nie przypadkowo poprosiłem Michała, żeby założył bluzę, jeżeli ktoś nie zauważył. Mamy dość podobne bluzy i teraz musimy pokazać, Michał, skąd się znamy, dobra? No, tak, no czekaj, bo to jest lustrzane odbicie, ja sobie zobaczę, ja biorę tę kołnierz. A ty też, tak? Tak, więc słuchajcie, pokażę wam skąd znam Michała i to też poświadcza o tym, że to prawdziwy ekspert w swoim fachu. Tak więc 3-4, Michał. A, bo to ja już pomyliłem, tak więc oczywiście. Słuchajcie, wspólnie z Michałem poznaliśmy się w trakcie szkolenia mistrzowie kodowania. Wtedy co prawda ja już byłem, że tak powiem, wyrafinowanym trenerem, a Michał dopiero był początkującym adeptem. Nie chciał przyjść co prawda do mnie się szkolić na te bardziej zaawansowane. Wybrał wtedy szkolenie dla... To wczesna szkole, co to było? Nie, to była czwarta klasa z Agnieszką i z Anią, które prowadziły szkolenie w ubiegłym tygodniu. Dokładnie. I właśnie chciałem do tego nawiązać, że ja się absolutnie nie obraziłem na Michała ze względu na to, że wybrał ładniejsze dziewczyny, wiadomo. Też bym tak wybrał takie szkolenie. Natomiast Michał szybko później nadrobił, podszkolił się i dołączył do naszego składu. Jest naprawdę świetnym trenerem, zarówno od programowania, jak i od robotyki, ale przede wszystkim też jest bardzo kreatywną osobą, która niekiedy mam wrażenie, jak obserwuję jego zajęcia, czy to, co robi w szkole, chyba bawi się czasami lepiej niż jego uczniowie, składając te rzeczy. I dzisiaj z Michałem przygotowaliśmy dla Was takie zajęcia DIY, czyli do it yourself, tak po amerykańsku, po angielsku. A jako, że Michał też jest anglistą, to jak najbardziej możemy sobie to na to pozwolić. I będziemy, Michał pokaże Wam, bo złożyć tego się nie da w ciągu godziny, ale Michał przygotował się naprawdę solidnie, chłopak specjalnie dla Was kolejną wersję składał. Pokażemy Wam widzę, że Facebook ma jakieś problemy, więc zaraz tam wrócę. Pokażę Wam, słuchajcie, jak zrobić takie ramię robotyczne, praktycznie bez użycia prądu, bez jakiegokolwiek programowania, natomiast stosując podstawowe zasady hydrauliki. Tak więc ja nie przedłużam, zajmuję się Facebookiem, bo Facebook nam coś z transmisją niestety tutaj nie zadziałał i zostawiam Was w rękach Michała, dołączę do niego pod koniec, żeby pokazać Wam moje ramię robotyczne wydrukowane na drukarce 3D i zaprogramowane w Scratchu. Tak więc Michał. Dziękuję. Ja Dobrze, Sylwka już nie słychać, teraz słychać mnie. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Nadajemy z czerwonej strefy. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, nic się złego nie dzieje i spędzimy tą godzinkę na naszym webinarze w sposób miły i przyjemny. Zróbcie sobie jakąś herbatkę, kawkę, czy co uważacie. Pozwolicie, że ja tylko szybko tą bluzę zdejmę, bo naprawdę się zgrzeje. A dzisiaj mamy trochę do pomachania różnymi rzeczami. O. I tak będzie wygodniej. Sylwek mnie już bardzo pięknie przedstawił. To już chyba nie będę o tym mówił o sobie za dużo, bo wiecie, najgorzej na
prezentacji czy na szkoleniu, jak prowadzący przez 3 godziny mówi o sobie, no a na końcu mówi dziękuję i to jest tyle. Więc zaczynamy, moi drodzy. Dzisiaj robotyka w ramach Code Week. Dla dużych, dla małych i dla takich małych jak my, nauczyciele. Przede wszystkim trzeba się w tym wszystkim bawić i znaleźć jakiś fun. Dzisiaj robotyka unplugged, czyli bez prądu. Elementy design thinking, myślenia projektowego. Bo przy każdym elemencie, który robimy, tworzymy, powinniśmy sobie to zaplanować, przemyśleć, przedyskutować w grupie. Elementy STEM-u, czyli nauk ścisłych, matematyki, inżynierii, ale też i fizyki, techniki i informatyki. A przed tym, jak jeszcze zacznę, to taka mała retrospekcja. Jak to się wszystko zaczęło? Każdy z nas chyba pamięta z nauczycieli artykuł 42 Karty Nauczyciela, gdzie musieliśmy prowadzić zajęcia w wymiarze 1, później 2 godzin w tygodniu i okazało się, że nuda. Więc wymyśliliśmy sobie z uczniami, że zrobimy coś innego. I tak jak Sylwek powiedział już na początku, poznaliśmy się na szkoleniu mistrzów kodowania i przez pierwsze miesiące z moją klasą i z dziećmi z innych też klas poznawaliśmy tajniki Scratcha, Code.org, aplikacji do oprogramowania, do kodowania. Bawiliśmy się tym wszystkim, ale moi uczniowie pomyśleli sobie, proszę pana, może zrobimy własnego robota. I tak oni to wymyślili, że coś byśmy zbudowali. Jak to wiadomo, bywa w szkole, nie ma funduszy. Dyrekcje czasem nie są przychylne, żeby wydawać pieniądze na jakieś dziwne pomysły nasze, dlatego zaczęliśmy szukać inspiracji na YouTubie, bo gdzie by indziej. I po pewnym czasie znaleźliśmy ten klucz do sukcesu naszego. To, co chcielibyśmy zrobić, wymyśleć, przećwiczyć, zaprojektować, wyciąć, złożyć, żeby to wszystko nam pięknie ożyło. Jak już mieliśmy pomysł, przyszedł czas na realizację. I tutaj oczywiście przypada pytanie, ile to wszystko kosztuje? Okazuje się, że nie kosztuje to tak dużo. Kosztuje to trochę wysiłku, trochę pomyślenia, ale finansowo bardzo, bardzo niewielkie koszty to są. Dlatego mogliśmy sobie na to pozwolić, zrobić to w szkole, nie narażając na nikogo na jakieś wielkie wydatki. I tak oto uczniowie zaczęli przynosić, no właśnie, co? Nasz robot był z kartonu. Karton możemy sobie znaleźć w każdym sklepie, panie, w różnych dyskontach bardzo chętnie takie kartony oddają, nie ma problemu. Drugim naszym elementem, który był potrzebny, to były takie strzykawki. Strzykawki, które można kupić w aptece za grosze. Rurki. Nie wiem, czy dobrze widać. To jest akurat rurka kupiona w sklepie budowlanym. 2,5 metra, 6 zł i 20 groszy. I rureczki łączą nam się bardzo dobrze ze strzykawkami. I to jest nasza część hydrauliczna. Muszę pamiętać, że mamy lustrzane odbicie. Jak ja to pokazałem po raz pierwszy moim uczniom, oni byli wtedy w 5. klasie, czyli dzieciaki już takie ogarnięte, chodzące do szkoły, mające przyrodę. Oni się bardzo przerazili, jak zobaczyli, że jedna strzykawka sama się podnosi. Później się przyzwyczaili. Kolejnym elementem, bez którego nie da się nic zrobić, to jest nasz klej na gorąco. Na plastyce dzieciaki tego używają bardzo często, więc obsługa pistoletu dla nich nie jest żadnym nowum. Kolejnymi elementami, które były nam potrzebne i zbieraliśmy je, to były patyczki do szaszłyków. Na jednym końcu ostre, na drugim zaokrąglone.
i coś, bez czego nie uda się na dobrą sprawę nic. Żaden samochód nie zostanie zreperowany. Lot w kosmos też się nie uda, moi drodzy. A są to tretytki. Tretytki duże i tretytki troszkę mniejsze. One nam były potrzebne do łączenia elementów, ale o tym o wszystkim za chwilkę wam opowiem. Tretytki też nie kosztują dużo. Okazuje się, że większość ojców, dziadków, wujków takie tretytki posiada w domu. Nieodzownym elementem jest nóż typu tapeciak, kombinerki, szczypce do cięcia, takie nawet malutkie, jak mam tutaj, linijka. I to były takie najważniejsze elementy, które nam posłużyły do zaprojektowania naszego robota, naszej ręki robota. Tutaj przygotowałem dla was wymiary tego robota, którego ja teraz na potrzeby naszego webinaru stworzyłem, ale to pamiętajcie, nie są wymiary, których trzeba się sztywno trzymać. Tutaj możemy mieć różne długości ramion. Mamy ramię krótkie, tutaj to ramię miało 23 cm przy moim robocie, ramię dłuższe 30, przy, nazwijmy to umownie, tułowiu, czyli inaczej podstawie, podstawa 15, wysokość 20. Wszystko zależy od kilku czynników. Jeżeli będziemy mieli takie zwykłe strzykawki, tutaj mamy akurat o pojemności 20 ml, to spokojnie ten krótszy odcinek ramienia, u mnie to było tak około 1,5 do 2 cm, powinno wystarczyć, żeby schować, zmieścić te strzykawki. Natomiast jeżeli chcielibyśmy mieć większe strzykawki, albo ramię byłoby większe, mocniejsze, te wymiary mogą się bez problemu zmieniać. Chodzi tylko o to, żeby utrzymać pewne proporcje, że krótsze ramię musi być znacznie krótsze od tego dłuższego. Zaraz zobaczycie dlaczego. I teraz pierwsza część, którą zrobiliśmy z uczniami, jak to powiedzieli na samym początku, nuda, bo my chcemy, żeby to się ruszało już teraz. A okazuje się, że niestety tak łatwo nie ma. Małymi kroczkami do celu. Najpierw trzeba to przemyśleć, w grupie policzyć, popatrzeć, narysować, wymierzyć. I tutaj mamy elementy już matematyki, geometria, rysowanie odcinków, łapanie kątów prostych. I to, co moi uczniowie podczas tego etapu mówili, o proszę pana, to jest matma. Mówię, no to jest matma. Matma jest ważna w życiu. Mówię, to robiliście na lekcjach. Oni mówią, tak, robiliśmy, ale tu jest inaczej. I okazało się, że oni mieli ogromną wiedzę teoretyczną. A teraz skonfrontowali się z tym prawdziwym światem dzieła jakiegoś, które muszą stworzyć. To musi być w miarę proste. Nie może być tak, że ramię będzie krzywe, że będzie w jednym miejscu dłuższe, w drugim krótsze. Okazało się, że matematyka, którą mieli w teorii, udało im się przełożyć na tą praktyczną część i w jakiś tam sposób pomalutku zwymiarowali. I mam dla was tutaj przygotowany filmik, jak ja to robiłem. Mam nadzieję, że dobrze widać. Oczywiście taki szybki nie jestem. Ale tutaj mamy już wszystko, wcześniej wymierzyłem, zaznaczyłem. I to była kwestia tylko zrobienia równych odcinków. Wpisałem sobie. Jak tutaj zauważycie, rusza się krzesło, to mój syn. On mi bardzo pomagał w naszym działaniu. I tak to właśnie wyglądało. Duży karton,
wszystko narysowane w miarę równo, w miarę czytelnie, z odstępami, tak żeby później łatwo było wycinać naszym tapeciakiem. Dzieciaki próbowały to wycinać też nożyczkami, ale okazało się, że nożyczkami się po prostu nie da. Jesteśmy, dobrze. I etap drugi, wycinanie. Tutaj na dole, po prawej stronie widzicie, jak to wyszło moim uczniom. Kluczem do sukcesu okazało się posiadanie dobrego kartonu. Ten karton, który mieliśmy wtedy właśnie na lekcjach, to był karton dość gruby, sztywny, twardy. Nie był taki cieniutki jak ten. Mam nadzieję, że widać. Ten jest cienki. W tamtym kartonie była jedna warstwa papieru, później był plaster miodu i druga warstwa papieru. Także te siły, które się rozkładały, nawet i cięcia, powodowały to, że ten papier się nie strzępił, nie niszczył, tak, ale też nie poddawał tak łatwo pod nasz nóż tapeciak. I zobaczmy, jak to nam, czy mi, teraz wychodziło. Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć sobie ławkę, czy tak naprawdę dzieci to robiły na podłodze, żeby im było łatwiej, przed zniszczeniem. Bo niestety bardzo łatwo jest tym nożem gdzieś pojechać po PCV, czy po ławeczce, czy po jakimś innym biurku. I to, czego chyba nie zauważycie na mojej linijce, nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób widać, ale uwierzcie mi na słowo, ta linijka nadaje się już do kosza. I tak samo do kosza nadawały się linijki moich uczniów, bo niestety, albo stety, noże były bardzo ostre. Szybko to szło dzieciakom, naprawdę wycinanie poszło im migiem, ale zdarzało się tak, że gdzieś ręka uciekła to ostrze zrobiło taką wyrwę w linijce. Także po takich zajęciach większość linijek idzie do kosza, ale tym się akurat nie przejmujemy za bardzo. Czego się nie robi dla dobra nauki. Po tym, jak już mamy wszystko wycięte, posprzątane miejsce pracy, bo przy tym się bardzo dużo gdzieś tam nabrudzi, czasem dzieciakom wychodziło tak, że nie w tym miejscu przecięli, więc musieli wymiarować jeszcze raz i oni się nawet dobrze bawili. Okazało się, że nauczyli się tego, że błędy, nawet jak popełnią jakiś błąd, jeżeli coś im nie wyjdzie, to się świat nie kończy. Mogą poprawić, zrobić od nowa, dogadać się w grupie. Oni pracowali w grupach 4-5-osobowych. I okazało się, że najdokładniejsze wymiary i najdokładniejsze wycinanie zrobiły dziewczyny. Chłopaki byle szybciej, bo oni już chcieli składać, robić, pompować to powietrze, wtłaczać w strzykawki, a dziewczyny na spokojnie, pomalutku, wycinały sobie te elementy. Tutaj pani Małgosia pisze link do filmiku. Tak, zaraz będziemy wrzucali tutaj na koniec wszystkie linki, albo nawet wrzucę niespodziankę na koniec. O, chyba niespodzianka będzie tutaj najlepsza. Dobrze, moi drodzy. Po tym, jak już mieliśmy wszystko wycięte, czyli ten najnudniejszy, najbardziej pracochłonny etap został już zamknięty i był za nami, nastąpiła ta część tworzenia. Jak i zaczęły tworzyć, sklejać. I tutaj oczywiście ja, mistrz kleju na gorąco. Mamy podstawę. Tutaj kluczem do tej podstawy nie są konkretne wymiary, a bardziej ich masa tej podstawy i szerokość, tak żeby nasz robot był stabilny, gdzieś się nie kołysał, nie przesuwał. Na środku podstawy mniej więcej
przy zewnętrznej krawędzi. Stworzyłem taką malutką rozpóreczkę, żeby łatwiej było obrać sobie kąt prosty dla tułowia. I teraz, jak zrobić tą rozpórkę na dole? Wszystko, tak jak mówiłem, już jest kwestią lekko umowną, bo jeżeli mamy wąską strzykawkę, to nasza rozpórka nie musi być ogromna. Natomiast jeżeli będziemy chcieli poszaleć i zamiast 20 mieć 50, to wtedy wymiary naszego robota, szczególnie ta szerokość, gdzie strzykawki będziemy montowali, musi być zachowana. Dlatego bardzo ważne jest zaplanowanie sobie, w jaki sposób to wszystko ma wyglądać mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Dlatego dzieciaki troszeczkę musiały pomyśleć wielowymiarowo. Nie tylko, o dobra, to tniemy, sklejamy, robimy. Nie, trzeba było pomyśleć o 3 kroki do przodu. Co będzie, jeżeli nasze ramię będzie za krótkie? Co będzie, jak będzie za wąskie albo za szerokie? Czy nam się zmieści strzykawka, czy nam się nie zmieści strzykawka? Także tutaj było bardzo ważne planowanie tego wszystkiego, tych naszych działań. I na samym końcu, zaraz może nam się uda, w dobrym miejscu zastopować. Chyba nie. Nie. Nie udało się wstrzelić w sekundę. I po tym, jak już mieliśmy zrobioną podstawę, był zrobiony tułów, ten robot nabierał kształtów, dzieciaki już zaczęły się bardziej palić do tego, że wreszcie to zacznie zaraz działać, będziemy mogli użyć strzykawek, będzie fajnie, zacznie się ruszać. Przeszła ta właśnie część mocowania ramion. I tutaj przy naszym mocowaniu ramion nieodzownym elementem całej układanki były nasze patyczki do szaszłyków. Dzięki tym patyczkom mogliśmy przymocować ramię do tułowia przez przebicia. Bezpieczna czynność. Dzieciaki w 5 klasie bez problemu sobie z tym poradziły. Nie musiały używać młotków, gwoździ, nie wiadomo czego. Po prostu przez przepychanie. I teraz wam pokażę, jak to wyszło. I tak zaczyna to się pomału już tworzyć. Jakiś nabiera to kształt, wygląd i oj, jak się przyjrzycie, nie mogę zastopować. W tych miejscach przy łączeniu ramienia z patyczkiem naszym są założone kwadraciki. To są zwykłe tak jakby nakrętki po prostu, które blokują nam całą naszą konstrukcję, żeby tam się nie rozlazło gdzieś na boki, sklejone klejem na gorąco w koło. Także to jest piękna nakrętka, a wymiary jakie chcecie. Tutaj nie ma, że to musi być 2 cm, 3 cm. To może być mniejsze, to może być większe. Najważniejszym elementem jest to, żeby to się nam wszystko trzymało jako jeden cały element. OK. I tutaj już dzieciaki nabrały euforii. Zaczyna to wyglądać. Już ma to kształt. To trochę się rusza. Jeszcze przy pomocy ich rąk, ale już ta ręka zaczęła się inaczej ruszać. I nastał ten wielki moment dla nich, na który czekali od początku całego projektu, hydraulika, czyli montowanie tych naszych strzykawek. I tutaj nie obyło się bez problemów, nie obyło się bez prób, bez testowania. Oni musieli w tej swojej grupie przegadać, jak bardzo strzykawka musi się podnieść, jak bardzo musi być ten czpień wyciągnięty, żeby każdy z tych elementów ramienia odpowiednio się podnosiło, żeby to nie było za niskie czy za wysoko.
I problem, który oni napotkali, bo akurat w naszym projekcie robiliśmy to z wodą, czyli nie z powietrzem, a z wodą. Okazało się, że dzieciaki wiedzą, jak nabrać wody do strzykawki. Wiedzą, jak to przepompować z jednej strzykawki do drugiej. Ale okazało się, że jak strzykawka traciła ciśnienie albo podciśnienie, woda się z niej wylewała. I tutaj było cała masa zabawy. Naprawdę. Ławka, krzesło, podłoga, wszystko było mokre. Oni byli szczęśliwi, wycierali to, lali, wlewali, testowali, rozmawiali ze sobą. Współpraca przy tym zadaniu, nazwijmy to umownie, czy przy tym projekcie, musi być. Nie może być tak, że w grupie trzyosobowej mamy jednego, który wie wszystko, a reszta się nie odzywa, nie mówi. Każdy ma jakiś pomysł. Mogą mieć złe pomysły, mogą mieć głupie pomysły, ale w sumie czy mogą być złe pomysły? Mogą nie działać, ale pomysł jest zawsze dobry. I zaraz wam pokażę, jak ja to składałem dalej. I działa, udało się. Dzieciaki były przeszczęśliwe. A teraz powinno paść pytanie, a jak zamocowane są strzykawki? Słuchajcie, i tutaj właśnie była jedna rzecz, którą zrobiłem za uczniów. Używałem wkrętarki. Była moja wkrętarka, nie chciałem im oddać. A tak poważnie, trzeba było w strzykawkach wyciąć. Widać dziurkę. Widać dziurkę. Powinna być widoczna. Wywiercić dziurkę po to, żeby albo przełożyć kijeczek, ewentualnie, jeżeli trzeba by było coś wzmocnić, to tutaj przełożyć tretytki. Z jednej strony nasza strzykawka była właśnie montowana przy pomocy takiego systemu, czyli dziura, patyczek, a ta część, ciężko byłoby ją przewiercić, bo potrzebowaliśmy tutaj, żeby to było zamknięte naczynia, dlatego przy pomocy małych tretytek zrobiliśmy takie ucho do montowania i mocowania naszego, staram się tak, żebyście widzieli. Najpierw jedna obejma. Miejsce montażu, czy wyżej, czy niżej, ustalane było dopiero w momencie złożenia tego elementu, czyli przymocowania kijkiem przez dziurkę i złapania tutaj. I jeszcze druga część naszego ucha. I robiła nam się taka pętelka. I ta pętelka powinna mieć taki prześwit, żeby przez ten prześwit przeszedł nam luźno patyk. I ten element wygląda, słuchajcie, tak. O, uciekł mi patyczek. Z jednej strony przez dziurkę przechodzi nam patyk, z drugiej strony mamy w naszej obejmie. I działając przepływem powietrza pomiędzy dwoma strzykawkami, mamy już ten nasz napęd hydrauliczny do podnoszenia ramienia. I tutaj już dzieciaki były mega szczęśliwe. Już widziały, że to, co zrobili, to już było naprawdę, naprawdę coś. No i właśnie, do zamocowania tych strzykawek, tretytki, tak jak mówiłem, wszystko jest złożone tretytki. To musi być wkrętarka i wiertło. Ja używałem wiertła do drewna. Ono jest o tyle dobre, że na samym początku tego wiertła
jest mała tak jakby szpileczka, się łatwiej wbija w plastik i ona tak się ładnie wkręca i robi nam te dziureczki bardzo okrągłe. I to jest projekt pierwszej grupy chyba, która wtedy skończyła i to właśnie ramię już działało. I zaraz pokażę wam, jak to fajnie wyszło. Oni byli wtedy z siebie naprawdę wielce dumni. Przychodziły dzieciaki z innych klas, podziwiały, że to jednak działa, że to, że chodziliśmy z tymi wkrętarkami, klejami, nożami, biegaliśmy po szkole, jednak zadziałało. I zobaczcie. I tu już mamy tą pierwszą część, czyli ramię nam się rusza, podnosi się do góry, odgina się przód, tył i już było coraz lepiej. I teraz mamy już praktycznie finalny etap, czyli stworzenie chwytaka. Tutaj kluczem do chwytaka jest drucik. Gdzieś miałem, żeby wam pokazać, ale w tych wszystkich moich pomocach dydaktycznych gdzieś mi się zawieruszył. Drucik najlepiej jakby był prosty, a jeżeli będzie krzywy, to szczypce i go prostujemy sobie. I dość twardy. Jeżeli będzie elastyczny, on się będzie bardzo poddawał przy ruchu strzykawki. I w momencie rozginania, czy zginania naszych szczypiec, on będzie tracił swoją właściwość tej sztywności. Dlatego bardzo ważny jest drucik, żeby on był sztywny. I ja sobie oczywiście wymierzyłem, tak samo jak moi uczniowie podczas naszych zajęć, jak mniej więcej te szczypce powinny wyglądać. Rozrysowałem sobie, oni też to rozrysowali, zrobili dokładnie tak samo jak ja. Wycięli, zrobili podstawę, poskładali to wszystko do kupy i okazało się, że nie działa. Tutaj problem okazał się w szerokości naszego uchwytu, długości, tej głębokości, którą może złapać. Dlatego dobrze jest, jak oni sobie to wytną, gdzieś na stole zrobią tak jakby początek robota, powkładają to wszystko i spróbują tym poruszać. I nagle się okaże, że na przykład łączenie powinno być w innym miejscu. Podkładka powinna być szersza, węższa, większa, mniejsza, szczypce mniejsze, dłuższe, chwyt powinien być szerszy. Także okazało się, że szczypce pochłonęły bardzo dużo ich rozmów. Ale jak już się udało, bo się udało, zamontowaliśmy chwytak. Tutaj chwytak, podobnie jak ramię i tułów, mocowany jest na nasz patyczek, podkładeczki, klej na gorąco i tutaj jest przyklejany do tego dłuższego ramienia. I to był element wieńczący ich dzieło. Odetchnęli z ulgą, że to działa. Niektóre grupy jeszcze wymyśliły sobie, że nie będą to ozdabiali te roboty, przenieśli jakieś lakiery w sprayu, kolorowali, malowali, tak żeby każdy robot był inny, ładniejszy, lepszy, fajniejszy. Konkurowali ze sobą, że oni pomalują na taki kolor, inna drużyna na taki kolor. Ale generalnie efekt, który uzyskali, przerósł moje najśmielsze marzenia. Byłem bardzo z nich dumny, że wytrwali w tym wszystkim. U mnie wyszło to tak. To
było moje trzecie podejście, żeby podnieść ten kubek. Chciałem go jeszcze położyć, ale już niestety wysmyknął mi się. Natomiast dzieciakom poszło tak. Jest to jedna z prac, którą zrobili. To był drugi. Tak jak widzicie tutaj, dali radę. Jest pomalowany. Strzykawki, podkładki, wszystko jest to zrobione. Nawet niektórzy wymyślili, żeby tutaj to zabudować, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie. Dużo patyczków, dużo podkładek. Tutaj właśnie widać, że to jest większa strzykawka, także ten robot też jest troszeczkę szerszy. I tutaj właśnie było testowanie. Pokażę wam teraz filmik, jak to wyszło moim dzieciakom. Mam nadzieję, że nie ryknie za bardzo głosem. Jak coś, trochę sobie przyciszcie głośniki. Mam nadzieję, że nie będzie głośno. Trzymamy kciuki. Tutaj tak w formie wiadomości zrobiliśmy. Tutaj były okrzyki radości, że się udało, pomieśli, trafili tego kubka w ogóle. I tak jak widzicie, każdy z nich operuje jednym elementem tego ramienia. Jeden uczeń podnosił, drugi uczeń określał tą odległość, trzeci uczeń chwytał. Bardzo dużo wymagało to od nich współpracy, komunikacji. Jakiejś takiej chęci zrobienia czegoś. I na początku, moi drodzy, powiedziałem wam, że będą nam potrzebne strzykawki, kartony, rurki, klej na gorąco, patyczki, tretytki. Ale to nie jest wszystko. Tutaj są najważniejsi ci ludzie, ci mali ludzie. Teraz już urośli, są duzi, ale wtedy jeszcze byli mali. Bez nich nie udałoby się nic, żaden projekt, żaden pomysł, zajęcia mogłyby nie wyjść tak, jakby wyszły. Także dzieciaki spisały się mega profesjonalnie. I teraz słuchajcie, tak jak na filmach widzimy, na przykład na Facebooku, że zróbmy coś w 5 minut, 2 minuty, jakieś super triki, malowania bluzek, upinania włosów, to my sobie zróbmy 2 minuty robota. Uwaga, lecimy. Yeah.
jakby ktoś się pytał, bez problemów, 2 minuty i 4 sekundy możemy takiego robota sobie zbudować, on będzie działał i nie ma żadnego problemu. Moi drodzy, teraz najważniejsze pytanie. Czy to już koniec? Nasz webinar tak, dochodzi pomału do końca, ale to jest dopiero początek wszystkiego. Takiego robota, czy podobnego, czy rzecz, która działa na podobnej zasadzie, możecie zrobić w ramach zajęć techniki, w ramach zajęć informatyki, fizyki, czy zajęć jakichś kreatywnych, rozwijających wyobraźnię, przestrzenne myślenie, czy nawet na świetlicy szkolnej. Ale to nie jest, pamiętajcie, koniec. To jest dopiero początek. Możemy brnąć w temat robotów, robotyki już z prądem, z kodowaniem, programowaniem troszeczkę bardziej. Możemy użyć płytek Microbit, HaloCode, możemy użyć klocków Lego, nawet druku 3D. Jeżeli mamy już gotowego robota, który działa, możemy sobie go później wydrukować na drukarce 3D i spowodować, żeby on nam już działał, żeby był zaprogramowany, żeby się bardziej ruszał. I moi drodzy, co możemy jeszcze innego tworzyć? I tak, to jest dopiero początek. Początek zabawy. Początek zabawy z programowaniem, robotyką, wkręcaniem dzieci w jakieś takie dziwne akcje, typu zróbmy coś, wydrukujmy, zbudujmy, niech to ożyje, niech to zadziała. Może będzie zaprogramowane, może użyjemy hydrauliki. Tutaj akurat mamy robota, którego zaraz wam Sylwek pokaże, a dokładnie taką już lepszą wersję. Możemy używać płytek, które są na bazie Arduino. Dołączyć do tego serwa, możemy do tego dołączyć silniki, żyroskopy, czujniki różnego rodzaju. Tutaj na przykład jest zbudowany samochód, który ja zbudowałem, nie chwaląc się, i zaprogramowany z Arduino. Cały szkielet robota to jest karton papieru, taki sam jak pokazywałem wam na samym początku. Do niego są podpięte czujniki, silniczki, żeby napędzały koła i mega zabawa na wiele, wiele dni. I żeby nie być gołosłownym, w przypadku tak gadam, na chwilkę się schowam i zaraz wam to pokażę. Ja tylko dodam, że my tego z Michałem nawet nie ustaliliśmy, że on gdzieś sobie pójdzie i się schowa, tak więc... Niespodzianka również dla organizatora. Ale wrócę, spokojnie. Dobrze, moi drodzy, powróciłem, a dokładnie nie ja, a nasze ramię, które oglądałem, jak tworzyłem, jak wycinałem, testowałem, próbowałem. Troszkę tutaj moje dzieci też mi pomagały w ten weekend działać z tym, ale mam nadzieję, że jeszcze wszystko w miarę jakoś działa. I teraz mamy 3 strzykawki, które napędzają nam naszego robota. O, powinno być widać, jak nam się rusza. Nawet płynnie. O, jedna strzykawka mi odpadła. Już naprawiam. I działa. Obsługa tego nie jest taka prosta, jakby się mogło czasem wydawać. Także moi drodzy, to był właśnie ten robot, ta ręka hydrauliczna, którą oglądaliście tak bardzo dzielnie dzisiaj na naszym webinarze. Ja już powróciłem.
Okej. Ja może dołączę. No to powiem tak, że jeszcze kolejna rzecz to chyba taki kurs obsługi takiego ramienia robotycznego, a później to co, na suwnicę, tak? Ewentualnie można jakieś szkolenie na koparkę i słuchaj. Jak najbardziej. I zarabiamy lepiej niż w szkole tak naprawdę. No ale nie mówmy tego głośno. Dobra, to tak po cichu. Ja rozumiem, że Michał już daje mi przestrzeń, żebym pokazał wam coś, bo rzeczywiście tak jest, że no, w sumie ramię robotyczne pojawia się dość często jako jakiś koncept w programowaniu, w robotyce, tak? Jak wchodzimy w troszeczkę bardziej zaawansowaną robotykę, to jednak te ramiona są, być może dlatego, że jeżeli, słuchajcie, pomyślimy o jakiejkolwiek fabryce, to zobaczcie, że automatyzacja produkcji, tak? Tak naprawdę przebiega w takich fabrykach za pomocą właśnie takich wyspecjalizowanych ramion. Prawda, Michale? Takie wielkie ramiona, fabryka Opla między innymi, prawda, to pokazuje w Polsce, tak, mamy Opla. No, dokładnie, więc ja tak widziałem kiedyś w tej fabryce, jak te ramiona tak wszystko spawałem, lutują i tak dalej, stąd się bierze, prawda? Zasada i koncept rozpoczął się właśnie na takim etapie. Dokładnie, a przy okazji u Michała świetnie pokazane z hydraulika i między innymi chociażby tłoczki, tak, które można wykorzystać przy innych koncepcjach, tak, no właśnie między innymi na przykład na fizyce. To też jest fajne, że ja zawsze powtarzam, że w szkole brakuje takich umiejętności manualnych, prawda, Michale? Zgadza się, z naszych czasów, dawno, dawno temu, to tak 1630 mniej więcej, mieliśmy zajęcia. 10 bardziej, ale dobra. Tak, mieliśmy zajęcia ZPT, zajęcia praktyczno-techniczne, prawda? Czyli uderzanie młotka nie w palec, a bardziej w gwoździa na przykład. Czy gotowanie nawet mieliśmy. Ja tak szczerze patrzyłem na te filmiki, jak ty mówisz, że oni tak tymi wycinali te tektury, to tak krew normalnie choro, prawie że. Na początku się bardzo bałem. No właśnie. Czasu, to wiadomo, różnie to było. Ale podeszli do tego bardzo rozsądnie, bardzo odpowiedzialnie. Czyli nie chodzimy z nożem po klasie, nie biegamy po szkole. No. Używamy go na biurku, odkładamy. To ja powiem tak, bo Michał nawiązał i pokazał nawet takie mini strzypce. To było po tym notabene, jak ty już zrobiłeś to swoje ramię hydrauliczne. Spotkaliśmy się chyba w Nowym Tomyślu. W Nowym Tomyślu w ubiegłym roku. To ubiegły rok czy dwa lata temu? Rok temu, 2019. Tak? No to masz, młodszy jesteś, to masz lepszą pamięć. Pamiętam. Od 600 z 1400. Tak więc tak rozmawialiśmy o takim właśnie konstruowaniu, sobie siedzieliśmy, budowaliśmy w sumie jak, trochę jak w szkole, chyba nam brakuje tego. I słuchajcie, ja wam pokażę coś, co zrobiłem jakiś czas temu. I to ramię ze mną, co prawda już jest trochę zużyte, bo niestety nam się śrubki powycierały od znacznej ilości ruchów tego ramienia, więc trzeba było sobie poskręcać na nowo, ale zaraz pokażę wam, o co chodzi, bo się już wyrobiło. Ja mam takie ramię i to jest ramię, o którym wspominał Michał, czyli właśnie to jest ramię z wydruku 3D. To jest pełen wydruk, zaraz przejdę na udostępnianie ekranu, pokażę wam skąd wziąłem, bo to nie jest, że tak, że ja jestem taki kreatywny jak Michał, że ja sobie coś wytnę sam czy zrobię, tylko jest to w pełni wydrukowane ramię. Nie, bo nie masz tapeciaka. No właśnie, wiesz co, mam, ale tępy jest i po prostu trzeba nowego kupić. I w tym przypadku, słuchajcie, musiałem sobie poskładać to ramię sam, tak? Było na początku trudno, tak, z dzieciakami, bo nie do końca nam tu wszystko tak się ładnie spasowywało. Druk 3D ma też to do siebie, że jak nie masz jakiejś drukarki za 10 tysięcy, tak, to czasami te elementy nie do końca dobrze są spasowane. Tak? Zawsze trzeba było jeszcze poszukać śrubek i tak dalej, ale słuchajcie, sama zasada działania jest stosunkowo prosta. Ramieniem operują 4 mikroserwa. Takie mikroserwa, ja będę mówił o kosztach, bo koszt wykonania robota, Michał, swój przeliczyłeś? Strzykawki z 10 zł może kosztowały, rurka 6,20, patyczki, nie wiem, parę groszy. Myślę, że tak cały robot maksymalnie 15-20 zł, nie więcej. No to właśnie, Michał ma wersję budżetową i od razu nie trzeba komputera i dobrze programować. Moja jest ciut droższa, ale właśnie chcę wam pokazać mniej więcej ile też to kosztowało, więc takie serwo, ja spróbuję przybliżyć to serwo chińskie.
kosztuje w okolicach 4 zł. Teraz pewnie będzie tu droższe takie mikroserwo. I takich mikroserw jest tu ukryte aż 4. Zobaczcie, 2 po bokach, jedno u góry i jedno, zaraz będzie widać, od spodu. To serwo u spodu jest odpowiedzialne za obracanie ramienia lewo-prawo. Te 2 serwa po bokach, i właśnie o tym mówię, że już trzeba było skręcić na nowo, bo opada. Tak, te 2 serwa po bokach odpowiedzialne jest za poruszanie 2 jakby zginających się ramion tego robota. No i ostatnie serwo to są szczypce, spróbuję pokazać to tak, które się rozwierają. Zobaczcie, te fajne trybiki są poskręcane. Tak więc śrubki, co znaleźliśmy, to mieliśmy takie śrubki. I słuchajcie, to wszystko jest sterowane właśnie mikrokontrolerem, o którym wspominał Michał, czyli taka płytka HaloCode. Jakbym sobie tak podliczył teraz, o, to będzie najlepiej widać, to słuchajcie, takie serwo, załóżmy 4 zł, 4 razy 4, Michał, byłeś dobry z matmy, 16, nie? Tak. Koszt wydruku może być różny, natomiast zależnie od tego, jak drogi mamy filament, tu jest zużyte około 20 metrów tego, bo to jest dość pusty druk, jeżeli o to chodzi, więc 20 metrów gdzieś takie filamentu. Załóżmy, że to będzie jakieś 10 zł przy tym także filamencie, tak? No to mam 16, to już 26. Kilka kabelków, no dobra, dajmy 5 zł. Zaokrąglając, nie? Do D4 będzie 30, tak? No i słuchajcie, chyba najdroższy jest mikrokontroler, choć w porównaniu do naprawdę robotów, które chociażby, nie wiem, M-Bot, którego pokazał Michał, M-Bot kosztuje 500, chyba że zdrożał, to koszt takiego mikrokontrolera, słuchajcie, to jest raptem 89 zł. Więc to naprawdę, znaczy teraz już też chyba wszystko podrożało, więc nowe jakieś dostawy, które są to już powyżej 100 zł, ale mówię po wtedy po cenie zakupu z tego. I teraz wydaje wam się to skomplikowane? No nie do końca. Pozwólcie, że wam pokażę. Po pierwsze, nie ma co wyważać jakby otwartych drzwi, jeżeli nie musimy. Dobra, Michał, powiedz, czy widać? Nie widać. O, już zaczyna widać, tak. Tak, widać. Czekajcie, ja muszę się przełączyć, o właśnie. Ja teraz was nie widzę, ale wy powinniście widzieć mój ekran. Nie ma co wyważać otwartych drzwi, gdyż... wezmę tak, uruchomię na całość. Gdyż, słuchajcie, takich projektów jak ten znajdziecie masę na stronie, która nazywa się Thingiverse. Ja będę później wam te linki zaraz podrzucę, jak skończę udostępniać. I tu między innymi właśnie jest projekt, z którego ja korzystałem, EasyBot Arm. Jak zobaczycie po zdjęciach, tu już jest wykonany też projekt. Jest ciotiny, tu akurat też łapał kulkę notabene i tą kulkę przenosił, natomiast ja wykorzystałem tylko i wyłącznie samo to ramię do zrobienia. Jeżeli wejdziecie sobie na Thingiverse, to mamy tu ThingFiles i każdy plik po kolei, słuchajcie, sobie ściągamy, układamy na drukarce i drukujemy, tak? Później to tak jak klocki Lego, takie duże, a może bardziej puzzle, możemy składać. Jak już to weźmiemy, no to trzeba właśnie sobie załatwić takie mikroserwa albo najbliższy elektroniczny, ewentualnie jeden ze sklepów elektronicznych online, a jak ktoś ma czas, może nawet zamówić na AliExpress, będzie wtedy najtaniej. Jak już to wszystko połączymy sobie kabelkami, tu nawet nie wiem, czy będzie widać, a spróbuję pokazać, to nawet nie były klutowane, bo ja nie byłem aż tak odważny, żeby z dzieciakami dotykać się niebezpiecznych narzędzi, a bałem się, że jednak taką lutownicą to mogliby sobie krzywdę zrobić. Wtedy jak już to wszystko poskręcamy, porobimy, to czas na programowanie. I teraz słuchajcie, to jest aplikacja mBlock 5. W tej aplikacji mam dodany właśnie między innymi HaloCode i zwróćcie uwagę na kod. To jest bardzo, bardzo prosty kod. Wystarczy tak naprawdę, słuchajcie, znać jakby zakres stopni, tak? Co to są stopnie, czy chociażby kąty, bo serwo ma obroty jakby w pewnym spektrum stopni, nam do 270 potrafi się obrócić i mamy przypisane strzałki. Tak, jeżeli strzałka w prawo, w lewo, w górę, w dół, ale brakło mi tych strzałek, więc dodałem sobie jeszcze Z, X i C, które odpowiadają za otwieranie
serw. Jak zwróćcie uwagę, mamy podłączone serwo 0, serwo 1, serwo 2 i 3 i mam poustawiane po prostu tak, jak daleko ma się po prostu obrócić dane serwo. I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o kod. Więc samo zaprogramowanie tego jest naprawdę bajecznie proste i bez problemu można to wykonać już z dzieciakami, między innymi w czwartej klasie. Więc Michał, w twojej, w której byli, jak robiliście? Jak robiliśmy, to byli w piątej klasie. W piątej klasie, no to spokojnie piątoklasiści. I ostatnia rzecz, puzzle układanki, to jest właśnie MakeBlock Hello Code, czyli taki sterownik. Można wykorzystać, właśnie zaraz wam pokażę na tym sterowniku, do kontrolowania serwo wykorzystujemy właśnie piny 0, 3, 2, 1, tak też zostały właśnie, słuchajcie, nazwane tutaj w kodzie, jeszcze raz przeskoczę, tu zostały właśnie nazwane serwo 0, 1, 2 i 3 i on rozpoznaje po prostu po tym podłączonym kabelku, nawet też mówię nielutowany, tylko w tym przypadku, spróbuję to pokazać, podłączony jest krokodylkiem, czyli takim kabelkiem znanym na przykład między innymi tym osobom, które używają Makey, bo wtedy takie krokodylki było. I też słuchajcie, bardzo prosty projekt i co jest ważne, bardzo tani do wykonania, tak? Już mamy prawdziwą robotykę, taką z komputerem, z programowaniem, która zajmuje trochę czasu i od razu pochłania także jakby obejmuje druk 3D, więc takie kompleksowe podejście, którym później na przykład możemy się pochwalić na jakichś dniach szkoły, festynach lub innych rzeczach, a przy okazji później bazując na tym modelu na przykład omówić koncepcję pracy takich ramien robotycznych w chociażby fabrykach, tak? Między innymi, tak więc. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie lubię takie DIY i tak dalej, jakbym tylko miał więcej czasu, talentu, to na pewno, słuchajcie, bym jakby spędzał czasu więcej robiąc tak, bo nawet mam ochotę, ale czasami niestety sprzętu brakuje i wiem, że dla wielu szkołach to też jest problem, tak, bo chociażby kiedyś były młotki, były śrubokręty, było wszystko, teraz trzeba wszystko sobie samemu przynieść. Jeżeli macie jakieś pytania do Michała czy do mnie, to śmiało to jest ten moment, ja odpowiem na dwa pytania, które często padają, czyli czy będzie certyfikat, tak właśnie go wkleję, wkleję certyfikat, a później jeszcze polecam te linki, które wam obiecałem i czy będzie nagranie, tak będzie, będzie można je znaleźć na YouTubie, nagrania są też na Facebooku, ale przede wszystkim warto zajrzeć na YouTube, a tam korzystamy z konta Mentor System Audiowizualny i tam wszystkie filmiki wrzucamy. Tak więc ja obiecam certyfikat, jeżeli jakieś pytania macie, słuchajcie, to zapraszam do napisania na Facebooku lub ewentualnie na Click Meetingu, ja wrzucam obiecane linki po kolei, certyfikat, jak sobie klikniecie, to można sobie pobrać, wpisać później imię i do Thingiverse'a jeszcze. A ja na samej górze wrzuciłem ten dwuminutowy filmik z ramieniem. Dobra. Tak, żebyście pokazali, że da się to zrobić w 2 minuty. No, to tak jak oglądałem ostatni film, jak wybudować dom w 8 minut. Prefabrykantów. Tu 8 minut, 8 godzin z prefabrykatów. No, trzeba przyznać, że postawili te ściany. Postawili, ale jeszcze tam następnego dnia. Następny webinar z tego zrobimy. Może kiedyś zrobimy taki film budowlany. Koniecznie. Na przykład webinar, jak się będziemy mieli przebranżowiać. Słuchajcie, jeżeli nie ma żadnych pytań, to my wam bardzo dziękujemy za dzisiejszy poniedziałkowy, kolejny drugi serii kodwikowy wieczór. Ja tylko zaproszę, tylko pozwólcie, ściągawkę sobie zerknę. Zaproszę was na kolejne webinary, które przed nami, a będzie się, słuchajcie, działo i staram się, żeby dla każdego było coś dobrego, więc kolejny poniedziałek, słuchajcie, po Michale przychodzi długo niewidziana u nas Monika Piechowicz, tak więc Monika mówi tak, geografia świata mówi mama, tata, czyli o tym, dlaczego podróże kształcą tylko wykształconych, to jest dość ciekawy tytuł, prawda? To tak jakbym sobie przypomniał z każdej wycieczki, a będzie McDonald's, a później wracam do domu, mama się pyta, a co było na wycieczce Biedronka?
Tak więc, natomiast słuchajcie, zapraszam Was również na przyszły miesiąc i wrzucę może szybko linka, bo właśnie zamieściliśmy także rozkładówkę na przyszły miesiąc, bo w przyszłym miesiącu też się będzie działo. Michał, Twoja znajoma będzie z Lublina. Ty cię chyba zaskoczę, bo pewnie nie wiedziałeś, nie wiem, czy ci mówiłem. Słuchajcie, bo staramy się tak, podtrzymując w sumie temat kodowania, będzie jeszcze trzeci webinar z kodowania. Był klas 1-3, były coś z robotyki dla starszych, a czas na przedszkolanki, więc jeżeli macie znajome przedszkolanki, to na pewno będę chciał zajrzeć do niejakiej Anny Świć, czyli autorki książki Kodowanie na dywanie, dość poczytnej. W częściach kilku już wyszła, ja nie zgodziła się wystąpić. Tak więc również na webinarze to będzie, jeżeli chodzi o kodowanie. Natomiast słuchajcie, dla przedszkolaków będzie też Gabrysia Fejkiel, która wraz z EduExpertem będzie mówiła o procesach edukacyjnych i narzędziach cyfrowych i metodach też podczas kształcenia na odległość, chyba taki najcięższy kawałek chleba, jeżeli chodzi o tą edukację zdalną, to te maluchy. Natomiast dla starszych, żeby nie było, słuchajcie, naprawdę, po pierwsze, humanistka, polonistka, Zagraż ze mną, czyli jedna z naszych fanek, to fanek, bo Angelika bardzo często z nami jest na webinarach i bardzo dużo uczyła się chociażby od Moniki czy Asi Krzemińskiej i postanowiła się podzielić wiedzą. To też jest przykład tego, że czasami jest tak, że wy przychodzicie do nas na webinary, a później ty lądujecie po tej drugiej stronie ekranu na ten i słuchajcie, coś dla wszystkich nauczycieli, czyli będziemy mieli takiego psychologa, terapeutę Mariusza Bomberskiego, który już bywał u nas czasem jako gość współprowadzący, ale tym razem Mariusz będzie w zupełnie swoim webinarze i to jest taki webinar 30 listopada, a ponieważ być może tak być, że na Andrzejki nie pójdziemy nigdzie, to może dobrze zajrzeć w poniedziałek później na webinar i webinar nazywa się Stres, Napięcie, Lęk, czyli codzienność każdego nauczyciela. Bo trochę jest, że ostatnio to tak nas stresują i czujemy duże napięcie, lęk przed nieznanym, nowy minister i tak dalej, prawda Michale? Więc słuchajcie, całą ramówkę Wam zdradziłem, warto poczytać i warto do nas zaglądać co wieczór, co poniedziałek wieczór o 20.15. Michał też zajrzy, prawda Michał? Tak więc słuchajcie, nagadałem się ja na koniec. Dziękuję Wam bardzo, Michał, dziękuję Ci. Bo na budowę roboty naprawdę chyba sam sobie zrobię takie ramię do podawania drinków. To ja wtedy przyjadę. To ty wtedy przyjedziesz do mnie. Dobra, ale żeby ty najpierw nie, bo mnie też jest strefa czerwona. To nie. Tak. Do 21 możemy. A po 21 tylko na wynos. Tak jest. To ja wyniosę, ty wniesiesz czy coś takiego. Słuchajcie, jeszcze raz certyfikat, jak ktoś przegapił. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Darek, pozdrawiamy Dariusza z Radomia. Dariusz, jak ci się skończy kwarantanna, obiecujemy, też możesz przyjechać. Albo pojedziemy do Radomia. A nie, to on z Radomia może przyjechać do mnie. Tam też czerwona strefa, chociaż nie, tak? W sumie, chyba nie, w Radomiu nie, właśnie tylko powiat chyba radomski, a miasto już nie, no właśnie. Pojedziemy do Radomia, tam bezpiecznie. To pojedziemy, to słuchajcie, zapraszam Was wszystkich do Radomia w takim przykładzie. Dobra, dzięki bardzo za dzisiaj i do zobaczenia.